Hej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Dawn of Man, z tej strony Avia i od razu chciałam was przeprosić, że tamten odcinek był aż taki długi, ale ja oczywiście zapominam sobie sprawdzać czas, kiedy nagrywam. Wracając, na samym początku mamy już atak wilków tutaj. Tak, i widzę, że osoba, która nas tutaj to nam umarła. Ale ty powinnaś już dać radę temu wilkowi, więc... A ty nie masz nic, to mogłabyś, czy mogłabyś go bić. Więc tutaj proszę ciebie, weź pomóż pani. Okej, dobra. O! No nie, dobra, no to nie możemy tego odłapać. O, tutaj widziałam czarne, wielkie coś. A nie, to tylko i wyłącznie... dzik. Tak, nie mamy cały czas miejsca dla naszych zwierzątek, które nie jest chyba im potrzebne w... Jest chyba tylko im potrzebne w zimę. Tak czy siak, no nie mamy miejsca dla nich. Mogliby to znosić, to przecież ten mur, a przecież my go mamy. Nie wiem, do czego się go używałem, pewnie tutaj do tego. Chociaż to nie jest zaznaczone na priorytet. Tak, do tego, do tworzenia tych domków go używają. Ale cóż, no tak sobie wybrali, że tak będą robić. Ja też od razu, czekajcie, zatrzymam, bo ja nie widzę, żeby ludzie mi tutaj robili to. Więc ja ich tu zawołam. Jakieś sobie kilka osóbek. Czekajcie. Nie tak. Proszę was, plantujcie mi to, ponieważ to jest nasze żarełko. Okej. Okay. Ciebie nie mogę. Ciebie mogę. Ciebie nie mogę. Ciebie mogę. Ciebie mogę. Ciebie też mogę. Więc z łaski swojej poróbcie coś tutaj na farmie. Ty, pani. Też. O, nagle wszyscy potrafią. Ty, chodź tu, chłop. Też trochę tego. Okej, mam nadzieję, że też troszkę posadzicie tego tutaj na tym. Jesteś młody jeszcze. Chciałam tylko jednego z was zaznaczyć, a to w sumie to tak zaznaczę. Okej, na szybszym trochę tempie. Tutaj. Wy tam coś robicie, tutaj też ktoś coś robi. No dobra, ja też się idź napić wody. Tak słabo u ciebie z tym piciem. Starsze osoby. Niech tutaj coś porobią. Chodź, jeszcze jedno. Nie zrobisz jednego. Ty wcale nie jesteś głodna ani nic, więc proszę cię, tutaj coś porób. Nie wiem, się okaże po prostu, jak już to wszystko porobią, ile z tego tutaj zrobione. Okej, ty coś robisz. Wiem, że roboty jak zwykle macie za dużo, wy zawsze macie za dużo tej roboty. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale brać się do roboty, jeżeli chcecie przetrwać zimę. Chociaż sporo mamy dosyć mąki, widzę, że już nawet jakieś mleko od kuzek nam się pojawiło. Ja jeszcze nie widziałam tych naszych kuzek nigdzie tutaj. Może jakoś później się je uda zlokalizować. Podejrzewam, że one gdzieś są tutaj, przy tym... przy... piczku. Często sobie tak, wiecie, tutaj leżą gdzieś czy coś. Ale nie, z drugiej strony nie widzę nic tutaj takiego. Okej, nasze zwierzęta nadal nie mają miejsca, ja to wiem. Okej, dobra, ty jesteś głodny już bardzo, ty też jesteś bardzo głodny, więc wy się przejdźcie. Ty sobie gdzieś tak chodzisz bezsensownie. Ty też jesteś... Że co, że ja cię... Powiem, że ja ci nie mogę nic ten. Ty jesteś głodny, to dobre. Idź coś zjedz. Ty nie jesteś głodna, więc się zatrzymaj na chwilę. Ty jesteś tylko śpiąca, więc nic ci się nie stanie, jak porobicie troszkę rzeczorków. Ty też jesteś tylko śpiący, więc się wróć tutaj.
tu coś porób. Czekaj, ty coś porób. Już widzę, że nam się wiosna powoli kończy, więc weźcie jeszcze trochę, powsadźcie tego. Ło! To co to takie? O, rozszalałe. Jesteś w złym humorze, przykro mi, ale... Nie, to nie mogę go zmusić, jak jest w złym humorze widocznie. Okej. No, macie ciężką pracę. Widzę. Ale cóż ja wam na to poradzę? W takiej epoce żyjecie, że trzeba trochę popracować. Nic za darmo nie ma, jak widzicie. Okej. Tu jeszcze i ty choć jeszcze jedno, może ci się uda potem posadzić. Jakieś ludki, może jeszcze zdążycie coś porobić. No. Okej, dobra. Nie wiem, czy wam się uda, bo jest już lato, ale trudno. Komu się jeszcze z was uda, to się uda. Okej. Tym razem, no, troszeczkę nam się tutaj tego zrobiło, aczkolwiek wcale nie jakoś dużo, bo tutaj tak widzicie, na odwal się jest widocznie posadzone. Tutaj się już coś robi. Czemu się z tego dymi? Wy macie tam ognisko? O, możliwe. No to musicie ewidentnie naprawić. Tutaj jeszcze production. Tutaj bym chciała wam też jakieś ognisko postawić, żebyście sobie mieli po prostu przed domkiem. I też wam tutaj na pewno postawię później jakieś na jedzonko. Ale w pierwszej kolejności chciałabym cały czas, żebyście to tutaj zrobili. Ale nie widzę, żeby ktokolwiek mi to chciał zrobić. Proszę ja was, czemu? O, ktoś się nakliknął. O, tutaj mamy na przykład owieczkę. Ile my w ogóle i jakich mamy tych owieczek? Tak, tylko musiałabym wejść tutaj i się dowiedzieć z tego. I tak, i mamy 3 samice, jedną starą i 2 młode. Tak sobie bym powiedziała, tak sobie. Znaczy w sumie to chciałam tak po prostu kliknąć. I zobaczyć, gdzie mamy te owieczki. Znaczy kuski. Nie owieczki. Widzę, że wy tutaj coś, coś głównie dzieci. O, ale mogłabyś tego poatakować, bo to już naprawdę takim wykończeniem jest totalnym. Okej, tu możecie złapać aż 3. I tu też są wilki do połapania, chociaż podejrzewam, że nie skończy się to zbytnio dobrze. Dobra. Coś bierzemy tutaj. Okej, coś mi załapało, że ktoś może to złapać. To mnie bardzo cieszy. Nie fajnie, że będziemy uciekać w tamtą stronę. Wiem, że nie mamy miejsca na nasze zwierzęta, a za niedługo będzie zima. Z tego zdaję całkowicie sprawę. Tak trudno jest wziąć w łapska i wydobyć trochę tego? Ja nie wiem. Czy mi się to zaczyna dlatego, że to jest jakieś drzewo? Możliwe, że nie chcę mi przez to, że to jest drzewo. Ktoś jak może, to mi to... To drzewo niech zetnie tutaj. Nie no, ktoś musi mieć siekierkę z was przecież. Ja własnoręcznie wyhaczę zaraz kogoś, kto ma siekierkę. Naprawdę coś zrobię komuś.
co, ja jeszcze zbuduję jeszcze jedną tutaj stajnię, o ile ja tutaj już nie mogę jeszcze jednej zbudować. Trader arrived. Okej. Okay. Co ty masz? Ty możesz mi dać owieczki, tylko ja nie chcę tych owieczek kupować, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy one im przetrwają zimę. Ty też wezmę. Nie mam po prostu zielonego pojęcia, czy one mi przetrwają zimę, bo no mam tutaj jakiś problem z zbudowaniem tego. Ktokolwiek to weźmie siekierę i to po prostu weźmie, utnie. Tutaj ktoś był. O, ty masz. Tego drzewka, które ja chcę, to nie zetniesz. Ty nie możesz. Ty możesz. Ty nie możesz, a drzewko możesz? Teraz buduję po prostu gdzieś tutaj. Prowizorycznie, przynajmniej na razie. Ta, jeszcze weź zbuduj to gdzieś. Okej. Okay. Okej, ty też możesz, ty ścinasz, ty ścinasz. Ty możesz. Ty tam może, niech to pościna. Okej, ty pani. Pani, ty pani. Okej, chyba było zapisywanie. Okej, idźcie tutaj też trochę poróbcie. Ty możesz? Też nie możesz, ty możesz? Też nie możesz, okej, okay, tu ktoś skończył. Nie wiem, czemu nie możesz to. To możesz. Panie z rynku może? Trudno. Okej, okay, tu. Chyba już idziesz tam coś pościnać. Tu idź jeszcze tu. Ty idziesz jeszcze tu. No, w tym roku jesteście jakoś bardziej chętni do zbierania tego, bo wam powiem. No fajnie, fajnie, tylko że szkoda, że nie potraficie mi tego tutaj zbudować. Nie wiem, co się stało, że to drzewo tutaj jest. Podejrzewam, że to jest jakiś bug. I no, muszę najpierw to zixować. Jeszcze raz to muszę wszystko od początku porobić. Ktoś coś tutaj ścinał. Nie wiem, czemu tego nie mogę akurat wziąć. Czy ty możesz mi tutaj pomóc? Nie. Ty tu, o, bardzo fajnie. Nie, tak. Wiem, czasami jedne chcą ścinać, drugich nie chcą ścinać. Okej, okay. To się udało. Ty chyba tutaj idziesz. Ty jesteś dzieciak, to tutaj mało sobie możesz coś. A ty się zaciąłeś, czy co ty robisz? Chce ci się spać, trudno. Niestety. Taka to jest praca. Ale ty masz siekierkę. Nie wiem, zielone pojęcie, czemu tego drzewa, akurat tego, które ja chcę. Jeszcze raz weźcie to. Ty też się zaciąłeś. Cudowni są te ci gracze, nie wiem, NPC, chyba NPC. O! Zapis gry. No, dobra. Wracaj do tamtego.
Jeszcze to ściąć musicie. No, raz, dwa tutaj biegnij. Nie wiem, ten to się zaciął na amen. Okej, dobra, nie możecie już tego. I tak wydaje mi się, że dosyć sporo się udało nam tego zebrać. Tutaj, gdzie chciałam sobie ładnie postawić na tych zwierzątek, niestety nie chce się udać. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, czy to mi się uda. No proszę was, zróbcie tym zwierzakom schronienie tutaj. Też czekajcie, możemy nowe rzeczy wziąć. Ja bym chciała, o, alokować studnie, żeby im jakoś wodę wydobywać. Production will. Okej. Old female. Ją by można już sobie zamordować teoretycznie, bo podejrzewam, że no nie przetrwa zimy, ale zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Czy ktoś coś tutaj dołoży? O, patrzcie. Nareszcie się udało. Przynajmniej, żeby jedna była na zimę. A to drzewo, no to... A może jakoś zetną i coś z tym zrobią. Byłoby miło. Na pewno. Okej. Okay. O, patrzcie. Akurat do odłapania. I czekajcie, ja staram się zahamować. Znaleźć jakąś osóbkę chętną. Znaczy nie, w sumie to weźmiemy tak. Okej. Okay. Jest już ta, która ma nam zbierać tego. I tu jeszcze do tego. Fajnie, bo jakby się wszystkie trzy odłapały. My chyba nie mamy właśnie żadnego samca, więc zostaje nam tylko łapanie ich. Jeszcze musi to złapać. Jedno. Czekajcie. Manager. Tutaj, tutaj. No i tak, mamy dwóch małych facetów i jedną małą dziewczynkę, więc nie jest najgorzej. Jak to mam mało jedzenia? Mam... A no, jedzenia w sumie mam mało. No to musicie sobie wypiekać chlebek po prostu. Ten, kto głodny, siada i piecze. Co wam zrobię? Mąki jest dosyć sporo. A. Ludzie. Tu. Raz, dwa. Dobra. Okej, okay. Animals limit. Jedzonko by się przydało i to chyba jedzonko będą tak młodziaki zanosić im. No cóż, no udało nam się stworzyć stajnię w końcu. Może nie w tym miejscu, co chciałam. Ogólnie będziemy się już powoli przygotowywać do jakiegoś ładniejszego stylistycznie tutaj tego gospodarowania miejsca. No tutaj już ładnie to zaczyna powoli wyglądać. Taki sobie kącik zrobimy. Myślę, że jeszcze jeden tej domek może byśmy postawili. Ten mi się nie podobał ułożeniem. Tak są blisko siebie, a tutaj taki odstęp. Ale no cóż, no tak bywa po prostu. Nie zawsze jest tak, jak chcemy. To możemy w sumie zostawić, nie wiem.
Musieliście małą owieczkę zabić zamiast oswoić. Gratuluję wam. No, cóż, trudno. Tak czy siak, moi drodzy, chciałabym wam serdecznie podziękować za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja się z wami żegnam już tutaj. Mamy już wiosnę, kolejny rok. Stajnia tym razem zrobiona. Rzeczorków mamy, jak widzicie, dużo tutaj, ale niewystarczająco, jak widać. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nawet nam z drzewo ścieli to, które nam nie pasowało. Tak czy siak, do następnego. Pa, pa!